Stadio Friuli w Udine, Maciej Iwański. Udinese Calcio, Lech Poznań. Oto skład drużyny Franciszka Smudy. W bramce Turina, w obronie Wojtkowiak, Bosacki, Arboleda i Dziurdziewicz. W pomocy Wandrowski, Murawski i Miacz. Na prawej stronie Lewandowski, na lewej Sztylicz. I w ataku Renhifo, nie ma kontuzjowanego Peszki. Za moment powinniśmy zobaczyć skład Udinese Calcio. Oto sędziowie tego spotkania z głównym Holendrem Bernie Raimondem Blomem, prowadzącym spotkanie Udinese Lech, i za moment skład drużyny gospodarzy prowadzonej przez Pasquale Marino, najpierw jednak rezerwowi naszego zespołu. Bramkarz Kotorowski, a także Kucharski, Tanewski, Wilk, Peszko, właśnie Kueto i Kikut. Do dzisiaj, do 11, mieliśmy nadzieję, że Peszko wystąpi, ale zszedł wcześniej z lekkiego treningu, jaki dzisiaj urządził Smuda swoim piłkarzom, i było jasne, że kontuzja, jaki nabawił się w meczu sparingowym z Koroną Kielce, to coś poważniejszego. Oto skład Udinese. W bramce Belardi, w obronie Zapata, Koda, Domici i Pasquale, a więc tak samo jak w Poznaniu, zmiany w pomocy Inler, D'Agostino i Asamoah. W ataku trzech piłkarzy, Pepe Qualierala i Di Natale. W stosunku do spotkania przed tygodniem, gdzie Udinese zremisowało w Poznaniu 2-2, prowadząc już 2-0. Trzy zmiany wśród rywali, oto ławka rezerwowych drużyny Udinese Calcio. Na ławce wylądowali Isla, właściwie wylądował Isla, kontuzjowany jest bramkarz Andanowicz. No i nie występuje również zawieszony za kartki Sanchez. W ich miejsce w bramce Belardi, w ataku Di Natale, no i w ataku również Pepe. Andrzej, rywale w ustawieniu 4-3-3, a więc będą starali się atakować. Smuda mówił, że satysfakcjonuje go jak najdłużej wynik 0-0, mimo że potem 2-2 w Poznaniu. W tym momencie, kiedy usłyszymy za moment pierwszy gwizdek arbitra, to Udinese będzie w sytuacji komfortowej, lepszej, to Udinese będzie bardzo blisko awansu. Ten wynik na razie premiuje rywala. Tak, Udinese gra dzisiaj swoim nominalnym ustawieniem, trzema atakującymi. To jest spore wyzwanie dla naszych obrońców, zwłaszcza dla Grzegorza Wojtkowiaka, który będzie musiał się ścierać dzisiaj z Di Natale, reprezentantem Włoch. Asamoah i Dziurdziewicz na lewej obronie, i Wojtkowiak na prawej mówili, że to może być mecz ich życia. To będzie na pewno bardzo trudne spotkanie dla obrony Lecha Poznań, bo Udinese będzie chciało atakować jak najczęściej. Udinese będzie chciało szybko zdobyć bramkę i przewagę nad polską drużyną. Zaczyna Wojtkowiak. Wielka rola również pomocników. Oni, na nich będzie spoczywał ciężar gry. Oni będą musieli wspomagać i rozbijać przede wszystkim ataki Udinese i od czasu do czasu również atakować. Odrobinkę zmodyfikował Smuda taktykę. Wandrowski w linii pomocy trzech defensywnych zawodników. Faulowany Renhifo. Pierwszy raz stały fragment gry w spotkaniu Udinese Lech. No i właśnie w tej linii środkowej, gdzie Udinese ma trzech zawodników, my mamy ich również trzech, tych defensywnych, no i po boku Sztylicz oraz Lewandowski. To jest nadzieja na to, że wygramy ten mecz, jeśli chodzi o strefę środkową, a to może być kluczowe dla osiągnięcia tutaj dobrego rezultatu. Przypomnijmy raz jeszcze, drodzy Państwo, 2-2 i dogrywka, 3-3 to awans Lecha i oczywiście każde zwycięstwo. Jeżeli będzie 1-1, bądź gdyby wygrało Udinese, które tutaj na razie z polskimi drużynami tylko wygrywało 3 razy w historii, wtedy rzecz jasna awansuje zespół Pasquale Marino. Semir Sztylicz, jego stałe fragmenty gry, no, sieją popłoch w pucharze UEFA. Uwaga, Sztylicz, szansa. Jest Renhifo blisko. Renhifo. Szansa dla kolejarza. Nie, jeszcze Sztylicz. Ach! Pierwsza bramkowa okazja Lecha Poznań. Znakomity początek. O to właśnie chodziło kolejarzowi. Mówił Smuda, że będziemy od początku grać spokojnie, ale okazuje się, że po strzale Sztylicza tylko Pasquale ratuje drużynę. Pasquale Marino. Giovanni Pasquale, lewy obrońca Udinese, wybija piłkę sprzed własnej linii bramkowej. Możemy mieć piorunujący, fantastyczny początek Lecha, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dużo tak bramek tracą piłkarze Udinese. Jeszcze okazja dla kolejarza, nie. Emanuele Belardi w weekend zagrał po raz pierwszy, kontuzjowany jest Samir Handanowicz. Oto raz jeszcze ta szczęśliwa bardzo sytuacja dla Udinese. No, limit pecha wydawało się, że Lech wyczerpał już w pierwszym spotkaniu w Poznaniu, ale teraz raz jeszcze fortuna po stronie włoskiego klubu. Miejmy nadzieję, że to już jest ostatnie szczęśliwe uderzenie. Wydaje mi się też, że kolejny raz Udinese ma problemy przy stałym fragmencie gry. To trzeba wykorzystać. Di Natale, reprezentant Włoch, zresztą ta trójka z przodu, Qualiarella, który strzelił nam bramkę w Poznaniu. Di Natale po lewej, po prawej
Pepe to są wyborni piłkarze, to są zawodnicy, o których można mówić długo, można mówić tylko dobrze. No jeśli chodzi o Di Natale, wystarczy tylko jego bilans z reprezentacji Włoch. 31 meczów, 9 goli. W tak silnej drużynie reprezentacyjnej, jaką jest ekipa Italii, no to już sami Państwo w tym momencie wiedzą, jaka jest klasa piłkarska Antonio Di Natale. Chociaż Zbigniew Boniek mówił, że nie ma się co bać tego piłkarza King Kongiem, to on nie jest, cytując dokładnie najlepszego piłkarza, jakiego mieliśmy w naszej historii we Włoszech. Chociaż tutaj w Udine również grało trzech zawodników, przede wszystkim Marek Koźmiński, a także Dariusz Adamczuk był tutaj w składzie klubu z Udine. Uwaga! Semir Sztylic, przegrany pojedynek w powietrzu. Także Piotr Czachowski reprezentował barwy klubu, o którym mówi się małe zebry. Te duże, te wielkie to oczywiście Juventus. Faulowany Semir Sztylic, ale od początku to Lech tutaj zaczyna przeważać. Mieliśmy już pierwszą sytuację bramkową. Teraz przy piłce kapitan kolejorza Rafał Murawski. Reprezentant Polski za chwilę będzie znów wrzucał piłkę w okolice pola karnego Udineza. Murawski wychodzi daleko, Belardi, niezła. Zła interwencja Belardiego, Lewandowski, ale nie miał możliwości, by złożyć się do strzału. Trzech razy sztukę, jeżeli będziemy trzeci stały fragment gry, to powinna paść bramka, bo jednak widać niezdecydowanie zawodników Udinezy i być może nasi zawodnicy to wykorzystają. Di Natale przeszkadza, no Włosi mistrzami prowokacji w Poznaniu. Pamiętają Państwo, robili wszystko, co się dało, by tylko zdeprawować naszych zawodników. Świetne wrzucanie piłki tam gdzieś w okolice pola bramkowego, jeszcze piłka blisko, szansa dla kolejorza, nie, znów. Piłka tylko na rzucie rożnym. Ernan Renhifo, znakomity początek Lecha Poznań. Świetnie nam to wróży i może doczekamy się pierwszej historii bramki na Stadio Friuli. Jesteśmy już tak blisko, no i tutaj reklamował Renhifo. Czy Inler nie zagrał ręką? Wydaje się, że piłka spadła na rękę Inlera. Tutaj Zapata również, no ale to była piłka nastrzelona. W każdym razie Lech w ataku na Stadio Friuli. Dośrodkowanie Rafała Murawskiego, to będzie piłka dochodząca do bramki Belardiego. Murawski, znów dobra piłka, Arboleda, wchodzi, szansa dla Lecha, nie! I znów złapali się za głowy wszyscy kibice kolejorza, a Udinese konstruuje być może groźną kontrakcję. Uwaga, Quagliarella, wracają Lechici, tak, dobrze, pewnie, spokojnie, Grzegorz Wojtkowiak, brawo. Teraz za te interwencje dla reprezentanta Polski. Bardzo ważna pierwsza interwencja, gdzie przerwaliśmy kontratak, bo naprawdę mogło być groźnie pod naszą bramką. Pasquale. Ładnie w obronie, dobrze kryją piłkarze kolejorza. Jeśli udałoby nam się strzelić bramkę przeciwko Udinese, zobaczmy, to jest jeszcze powtórka tej niepewnej interwencji Belardiego. To może być słaby punkt Udinese. To powtórka sytuacji sprzed momentu, a teraz piłka w naszym polu karnym. Wracamy więc do sytuacji na żywo. Pasquale, ale piłka chyba poza boiskiem. Sędziowie twierdzą inaczej. Arboleda. Renhifo walczy z obrońcami Udinese. D'Agostino do Pasqualego. Asamoah. D'Agostino na prawo. Pepe, zatrzymaliśmy tę akcję. Udinese wraca piłka pod nogi. Simone Pepe. Murawski. Lewandowski, gra kontynuowana. Znakomita piłka od Lewandowskiego. Sztylic i Renhifo. Sztylic musi czekać na partnerów. Atakuje go Gaetano D'Agostino. Semir Sztylic i zabrana piłka Bośniakowi, nie. Ale bardzo dobrze utrzymał się przy piłce. Mamy rzut z autu. Było dwóch zawodników, tylko Semir Sztylic i Henan Renhifo. Trudno było o jakąś rzeczywiście bardzo dobrą, ofensywną akcję w dwóch zawodników przeciwko czterech obrońców. Tym bardziej, że dyrygent Lecha Sztylic, no to nie jest taki demon szybkości. Wojtkowiak świetnie ograł Di Natale. A ten tylko czeka teraz na piłkę od Asamoaha. No i może być groźnie. Di Natale dwójką atakuje w tej chwili Udinese. Di Natale i Quagliarella. Wraca Wojtkowiak. Piłka do Quagliarelli. Pole karne. Quagliarella i Arboleda. Brawo. Zaczynamy jednak od narożnika boiska. Dobry, szybki, żywy mecz od pierwszych sekund spotkania na Stadio Friuli. Wydawało nam się, że ten mecz będzie jednak bardziej spokojny od samego początku, a tutaj jest otwarta gra. Być może dobrze dla Lecha. Lech czuje się dobrze w ataku. Jeżeli będzie miał sytuację, to prawdopodobnie wykorzysta. Wczoraj Franciszek Smuda mówił nam o tym, że zamierza bardzo długo utrzymywać wynik bezbramkowy i przycisnąć rywala w ostatnich minutach, ale to są wszystko te plany przedmeczowe, które biorą w łeb, kiedy jest pierwszy gwizdek arbitra. Ja bym nie miał nic przeciwko temu, jeżeli już było 1-0 dla Lecha. No pewnie. D'Agostino, piłka odchodząca od bramki Iwana Turiny. Gaetano D'Agostino, uwaga! Arboleda świetnie w powietrzu. Tutaj taranowany Renhifo, sędziowie nie używają gwizdka. Teraz arbiter główny, rzecz jasna, bo tylko on dysponuje takim przyrządem na boisku. On przerywa grę. Renhifo w starciu
składu Asamoahem był faulowany przez piłkarza z Gany. Trzy zmiany, ale łącznie w tym spotkaniu zaledwie trzech obcokrajowców w stosunku do sześciu, jeśli chodzi o drużynę Udinese, porównując to z pierwszym meczem w Poznaniu. U nas, tak jak w spotkaniu sprzed tygodniem, sześciu obcokrajowców tworzy dziś zespół Kolejorza. Jeśli Lech strzeli bramkę, w co bardzo to wierzymy i co pokazał już Lech, że może to zrobić, będzie to 50. konfrontacja, jak to dokładnie, jak zwykle wyliczyli koledzy z tygodnika Kibica, pomiędzy Polakami i Włochami, których pokonalibyśmy. 50. gol w konfrontacjach polsko-włoskich, o tak. Prawie 2000 fanów wybrało się tutaj na ten sektor, który Państwo widzą, ale jest również sporo kibiców na miejscach przeznaczonych dla kibiców Udinese, kiedy tutaj wcześniej 20:02 wybiegli Lechici na murawę Stadio Friuli na rozgrzewkę. Dobra interwencja Turiny. To usłyszeli gromkie, gramy u siebie. Starają się dodać otuchy jak mogą fani Kolejorza swoim zawodnikom. Renhifo świetnie między dwoma rywalami. Błąd w porozumieniu drużyny Udinese, ale również teraz w Lechu zabrakło komunikacji. Za szybko chciał Rafał Murawski uruchomić akcję ofensywną. Można było jeszcze poczekać. Nie zrozumiał się z Iniesem. Smuda przyznał, że był taki moment podczas pierwszego spotkania, kiedy prawie stracił wiarę. Przegrywaliśmy przecież w Poznaniu 0-2. No i te piorunujące ostatnich 10 minut. Uwaga, walka z Domicim. Ten piłkarz mocno dał się nam we znaki przed tygodniem. Tym razem stoper Udinese za górą. D'Agostino. Na pewno nie był faulowany, ale już tracąc piłkę próbował wymusić. Próbował wymusić. To będzie lepiej widać nawet. Oczywiście nie było żadnego faulu. Wojtkowiak, a więc jak zwykle mocne rozpoczęcie od linii bocznej. Aż w pole karne. Nie udało się Lewandowskiemu stworzyć pozycji do strzału. No widać, że też po tym mocnym początku Andrzej Udinese wie, że nie będzie mu tak łatwo kontrolować tego spotkania. Oczywiście, zwłaszcza, że Lech jest w stanie strzelić bramkę ze stałego fragmentu gry, co pokazał już tydzień temu. A Udinese ma spore problemy w organizacji przy stałych fragmentach, dlatego zawsze można stracić bramkę w rzucie rożnym. Quagliarella, nie najlepiej tam przed momentem to wszystko wyglądało w linii pomocy. Strata niepotrzebna zespołu Franciszka Smudy. D'Agostino, Wojtkowiak przewidział to, co stanie się z piłką w momencie, gdy D'Agostino kopał ją w kierunku naszej strefy obronnej. Asamoah przerywa mu znakomicie Bandrowski. Brawo dla Tomasza Bandrowskiego. Rozpoczynamy tę akcję piątką, szóstką zawodników. Bandrowski znakomicie, Renhifo i będzie miał duże miejsce na prawej stronie w środku trzech piłkarzy Kolejorza. Renhifo w pole karne! Ach, jak niewiele brakowało! Lewandowski dosłownie o centymetry od celu. Kolejna bardzo dobra akcja. Dobre dośrodkowanie między linię obrony a bramkarza. Lewandowski spóźnił się na... Świetna piłka do Renhifo. Bardzo dobre zachowanie piłkarza z Peru. No właśnie, tu jest minimalne odbicie od Domiciego. A włoski realizator daje nam pewność, że Asamoah nie był faulowany. Widzew, Legia i Polonia przegrywały tutaj na Stadio Friuli i to do zera. Jak ogromne mamy nadzieje, wiemy, że Państwo czują tak samo, że dzisiaj będzie inaczej. Dziurdziewicz, Bandrowski, Lech już wygrywał w Rotterdamie, pokazał, że pewna bariera niemożności dzięki piłkarzom Franciszka Smudy, dzięki samemu trenerowi została w naszej piłce, oby skutecznie przełamana. Renhifo, będzie okazja dla Kolejorza, Stilic, Renhifo, pole karne, Renhifo, gol! Gol! Udinese Lech! 0-1, 12 minuta spotkania! Ta bramka wisiała w powietrzu. Więc musiało się tak skończyć. Przybiernie postawie obrońców Udinese. To jest właśnie Lech Poznań w europejskich pucharach. Oni nie boją się nikogo. Znakomite zagranie Sztylicza, który... Ale szansysta. Nie dał rady Pasquale, Renhifo spokojnie, dokładnie. Najlepszy strzelec Lecha Poznań w historii w europejskich pucharach. Trafia szósty raz w 11 spotkaniu. Zdecydowanie początek był dla Lecha i to jest tylko odzwierciedlenie tego, co się działo na boisku. Prowadzimy, drodzy Państwo.
od 12 minuty na stadionie 12 aktualnie klubu Serie A. 1-0 w tym momencie to Lech jest w 1/8 finału Pucharu UEFA. Szaleństwo w sektorze fanów Kolejorza. Nieopisana wprost radość. No i znakomicie zaczyna się układać to spotkanie dla Smudy i jego zawodników. A Samoach. Trzeba wykorzystać ten moment, że Udinese na pewno jest poruszone taką startą bramki. Oni się tego nie spodziewali. Tutaj w gazetach pisano, że Udinese ma 95% szans na awans. Brawo, brawo dla Lewandowskiego. Utrzymuje się przy piłce. Ma tam dwóch rywali. Jest Pepe, jest D'Agostino i mamy piłkę. Być może ta pewność siebie zgubiła właśnie w dzisiejszym spotkaniu. Do tej pory zespół Udinese. Oby dalej myśleli, że są drużyną lepszą. 14 minuta na Stadio Friuli. Na trybunie naprzeciwko nas tego kamery w tej chwili nie pokazują. Wysoko w górze polska flaga. Poirytowani kibice włoskiej drużyny. Nieprzyzwyczajeni do tego, by Udinese tak fatalnie rozpoczynało akcję z własnej strefy obronnej. Lech tutaj dominuje. Oby do końca. Ale do tego zwycięstwa jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Inler na lewo. Pasquale ma sporo miejsca. Pasquale, Di Natale. Reprezentant Włoch, kapitan Udinese dośrodkowuje, ale gwizdek arbitra wcześniej na spalonym Antonio Di Natale. Zobaczmy. No to jest decyzja, która może nas ucieszyć, ale po prawdzie to spalanego wydaje się, że nie było. Widzieli Państwo tam w głębi ekranu, został Manuel Arboleda. Właśnie z Włochami rozegraliśmy najwięcej, bo aż 54 mecze w pucharach. Statystyki nas nie rozpieszczają. Tak, no samo to będziemy Państwu dużo mówić. Pamiętamy tę historię doskonale. W większości dostawaliśmy łupnia od Włochów, ale dzisiaj naprawdę może być inaczej. Di Natale, Quagliarella, Quagliarella. To było czytelne, że zagra w stronę Simone Pepe. Uwaga, Bandrowski, Arboleda. Iniac świetnie utrzymuje się przy piłce. Wojtkowiak. Stylicz. Wojtkowiak. Świetne to zagranie do Renhifo. Stylicz. Znów okazja dla Kolejorza. Stylicz z dystansu. Belardi spokojnie łapie piłkę. Skorzystał z tego, że to nie był najmocniejszy strzał Stylicza. No a piłka jeszcze odbita od obrońcy Udinese straciła na tym sile. Na sile tego strzału. Mnie zastanawia wielka bierność zawodników pomocy Udinese. Oni naprawdę grają... Andrzej, przerywam Ci w tym momencie, drodzy Państwo. Bandrowski jest poza boiskiem przy naszej ławce rezerwowych. Być może ucierpiał w jakimś starciu. Realizator tego nam w tym momencie nie pokazuje, ale dobrze, bo Di Natale znowu jest na spalonym. Tym razem na pewno na tym spalonym był. I to daje nam okazję do tego, by Bandrowski za chwilę wrócił na boisko. Lech jak do tej pory bardzo dobrze dominuje środek pola i to jest wielka zasługa przede wszystkim Stylicza, który dobrze dyryguje, spokojnie rozgrywa piłkę. 21-letni piłkarz z Bośni dał nam już w tym sezonie w Europie. Bandrowski wraca na boisko, wiele dobrego. Dzisiaj od niego zależy w dużej mierze wynik Lecha na stadionie w Udine. Arboleda poradził sobie, Iniac, ach, wmieszał się w to wszystko. Inler, reprezentant Szwajcarii. Przerwał atak polskiej drużyny, teraz Pasquale, lewa strona, będzie dośrodkowywał Pasquale, uwaga, Arboleda! Jak dobrze, że nie wyszedł prawidłowo do tej piłki Fabio Quagliarella, bo wydawało się, że Arboleda był o ułamek sekundy, o milimetr spóźniony. Tak, Quagliarella wyszedł za pleców Arboledy. Na nas szczęście nie trafił czysto w piłkę. 17 minuta spotkania od 5. Lech Poznań prowadzi po trafieniu Hernana Renhifo. Murawski, Iniac. Murawski raz jeszcze przy piłce, teraz do Wojtkowiaka. Akcja reprezentantów Polski. Ach, niedobre podanie przejęte przez piłkarzy Udinese. Ale już Asamoah nie ma nawet chwili spokoju, bo dopadli go Wojtkowiak z Bandrowskim i sfaulowali. Zapata. Prawy obrońca Udinese szykuje się to do środkowania, ale na szczęście robi to fatalnie. Trafia w Dziurdziewicza. Serb raz jeszcze fenomenalnie. Brawo. Zatrzymany teraz Zapata. I piłka dla Lecha.
ale przed chwilą widzieliśmy Rengifo, który pomaga Dziurdziewiczowi na lewej stronie boiska. Widać, że Lech chce wygrać to spotkanie. Wszyscy walczą i to jest najważniejsze. Murawski. Lewandowski teraz jest na lewej stronie boiska. Qualiarella na prawo, Pepe, blisko niego Dziurdziewicz, Simone Pepe, dośrodkowanie może być groźnie, Turina! To jest nieporozumienie poznańskiej defensywy. Dobrze, że Turina prawidłowo ocenił sytuację, wyszedł do piłki, bo wydawało się, że Di Natale wyskoczy przed Wojtkowiaka. Spójrzmy, Wojtkowiak no, nie zdawał chyba sobie z tego sprawy, w którym punkcie jest Di Natale, a w polu karnym tak być nie powinno. Trzeba bardzo uważać, ponieważ napastnicy włoscy atakują piłkę. Oni nie czekają na piłkę, tylko starają się być jak najwcześniej. Di Natale dojdzie do tej piłki, będzie dośrodkowywał Di Natale, blisko niego Wojtkowiak, to już nasze pole karne. Di Natale, uwaga! Jeszcze Inler wystawia piłkę D'Agostino. D'Agostino, Murawski. Tam był faul i będzie z niebezpiecznej odległości stały fragment gry dla Udinese Calcio. Wydaje mi się, że zawodnik włoski chciał rzut wolny osiągnąć i to mu się udało. Po twarzy Tomasza Mandrowskiego po tym opatrunku widać, że walka w pucharze UEFA na tym szczeblu kosztuje niemało. Nie ma już znaczenia, że D'Agostino tak naprawdę wymuszał ten rzut wolny. Sędzia gwiznął, mamy 20 kilka metrów do bramki Iwana Turiny i odpowiedzialne zadanie 28-letniego bramkarza z Chorwacji, aby ten strzał zatrzymać. Uwaga! Na szczęście skończyło się na strachu. D'Agostino tylko w mur, ale jeszcze on przy piłce. Znów blisko niego Bandrowski. Widać, że takie ma zadania pomocnik kolejorza. Błąd D'Agostino, Rengifo. Rengifo spokojnie, jest przy piłce Murawski, Sztylic z przodu, do niego podanie, Lewandowski pokazuje, że chce piłkę na prawą stronę, ale Sztylic zagrywa krótko do Rengifo. Czeka Peruwiańczyk, spokojnie, nie spieszy się z tym atakiem. Marzeniem Hernana Rengifo jest gra w Primera División w Hiszpanii. Dzisiaj pokazuje jak na razie, że poziom Serie A to jest ten, który jest w stanie osiągnąć. Sztylic, Sztylic, to już pole karne, świetne zagranie Rengifo, ach! Taka koronkowa akcja kolejorza. I bardzo niewiele brakowało, a znów mielibyśmy sytuację bramkową dla Lecha. Sfaulowany Asamoah przez Lewandowskiego. Ale imponują poznaniacy spokojem przy akcjach ofensywnych, ze spokojem wymieniają podania. Bardzo blisko pola karnego. Może się podobać gra Lecha. Niesłychany wręcz spokój, pewność własnej wartości, jaką zbudował Smuda w tych zawodnikach. D'Agostino. Pasquale. Murawski, faulowany przez Asamoaha. Kiedyś był prawdziwym wulkanem energii, bardzo nerwowym człowiekiem, trenerem z sukcesami, bo w końcu to on był w Lidze Mistrzów z Widzewem. Tutaj oczywiście Murawski był faulowany, bardzo mądrze się zachował, był tyłem do boiska. Ale Smuda się zmienił, kończę poprzednią myśl, jest już bardziej spokojny. On też zdaje się, że to doświadczenie wielu lat kariery trenerskiej, teraz 60-letni szkoleniowiec, umie najlepiej jak się da przełożyć na pracę w klubie. No i wciąż pewnie po cichu, nie mówi o tym głośno, ale marzy o tym, by przejąć piłkarską reprezentację Polski. Asamoah. Pasquale wypuścił sobie mocno piłkę, świetnie skorzystał z tego Wojtkowiak. Inler, Inler, wracający Lewandowski pomaga drużynie. Simone Pepe czeka na piłkę Zapata, właśnie Kolumbijczyk, blisko niego Sztylic. Zapata, Turina, ach, było nerwowo. No nie zawsze interweniuje tak na 100% Iwan Turina. Zdarza mu się, że ta piłka jest czy nie najlepiej wypiąstkowana, czy właśnie nie najpewniej złapana. Więcej pewności musi emanować od naszego bramkarza. Rzut rożny dla Udinese, znakomicie Lewandowski przydał się teraz w naszym polu karnym i tak wywarł presję na obrońcy Udinese, że Giovanni Pasquale zmarnował tę sytuację. 1/4 spotkania za nami, tu raz jeszcze nie najlepsze wyjście Iwana Turiny. Na szczęście to już wszystko za nami. Od 12 minuty po golu Rengifo Lech prowadzi na Stadio Friuli.
jest zespołem zdecydowanie lepszym, kontroluje przebieg gry, ma więcej, jest przy piłce. Oby tak do końca. Powtarzamy to jak mantrę, jak jakieś zaklęcie, ale... Możemy powtarzać do 90 minuty, jeżeli Lech w dalszym ciągu będzie tak dobrze grał. Ja wiem, że Państwo w tej chwili wszyscy przed telewizorami mają to samo marzenie, co Franciszek Smuda i jego piłkarzy. Żeby to już była ta 90 minuta. Statystyki indywidualne Pasquale Marino. No, było gorąco wokół tego szkoleniowca, gdy Udinese nie wygrało 11 meczów z rzędu. Ale potem, między innymi zwycięstwo nad Juventusem, zdawało się, że przywróciło Udinese siłę. Dziurdziewicz. Teraz tracimy piłkę. Być może ostatnia porażka w Serie A Udinese podcięła troszeczkę skrzydła. Tak, oni zagrali bardzo słabo z Torino na wyjeździe. Przegrali 0-1. I po tym meczu prezydent Udinese powiedział, że klub koncentruje się na długiej drodze w pucharze UEFA. Na razie tego nie widać. Turina. Sztylic przejmie piłkę. Ileż spokoju teraz w zachowaniu Semira Sztylicza. Szukał takiego podania między stoperów Udinese. Inler. Nerwowi, poirytowani rywale, Iniac, a Samoach utrzymał się przy piłce, D'Agostino atakowany, zagrywa do Pasqualego, Pasquale przy piłce, Di Natale, Bosacki faulował. Ale tak musi Lech grać, na pograniczu faulu. Czasami sędzia nie zauważy, że był faulowany Włoch i będziemy mieć bardzo dobrą okazję do kontrataku. Oczywiście niezależnie od... Nie jestem przekonany, czy to tak, był faulowany. Niezależnie od siły starcia z Bosackim, zawsze w takiej sytuacji Di Natale będzie wyglądał, jakby przed momentem urwało mu nogę. 20 minut do końca pierwszej części spotkania na Stadio Friuli w Udine. Inler. Pasquale. Musi doskoczyć do niego Wojtkowiak. Pasquale. Dziwnie tak ta piłka leciała w kierunku Simone Pepe. Spieszy się Włochom. Inler. Domizzi. Całą drużyną broni się Lech. Pressing. I to jest właśnie przykład. Przed momentem widzieli Państwo na to, że zawsze warto doskoczyć do rywala. On może się pomylić. Belardi. Zapata, wysoko uniesiona noga. Sędzia pokazuje, że wszystko zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. Inler na lewej stronie poczeka na to podanie. Asamoah może być groźnie. Asamoah! Bosacki. Rzut rożny dla Udinese Calcio. Groźne są dośrodkowania, zwłaszcza z lewej strony. Tutaj musimy bardziej uważać. Szybko wznowiona gra. D'Agostino! Turina! No i to jest takie piąstkowanie, o jakie chodzi. 40 metrów spada piłka przed bramkę. Wtedy nie ma takiego zagrożenia. Ale uwaga, Turina nie podnosi się z murawy. Arboleda, Dziurdziewicz. Oby wszystko było w porządku z chorwackim bramkarzem Lecha, ale już zauważyli to lekarze Lecha Poznań i biegną w kierunku bramki. Gra, jak Państwo widzą, wciąż się toczy, mimo że Turina z trudem w tej chwili chyba stoi na nogach. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało za moment. Pasquale, Asamoah, Marino, trener Udinese pokazuje, że Pasquale był faulowany. Teraz rewanżuje się rywal Wojtkowiakowi. No ale i teraz sędzia nie używa gwizdka. Lech przejmuje piłkę. Bosacki. Wojtkowiak. A tyle mówiło Udinese, tyle mówili ludzie związani z Udinese, że to tylko śnieg przeszkadza im grać dobrze w piłkę w Poznaniu. Wojtkowiak, dobre dośrodkowanie Belardi, spokojnie w tej sytuacji. Zdaje się, że śnieg przeszkadzał grać także Lechowi. To właśnie powiedział również na konferencji prasowej trener Smuda. Turina pokazał, że już wszystko na szczęście w porządku. Di Natale. To jest ten artysta w zespole Udinese. Łatwo ogrywa teraz Wojtkowiaka, dośrodkowanie. Dziurdziewicz, Turina. No ta komunikacja serbsko-chorwacka przez moment wydawało się, że jest zaburzona. Na szczęście wszystko w porządku. Murawski. Sztylicz. Ach, znakomicie. Do Lewandowskiego. Lewandowski. Przytomnie do Sztylicza. Renhifo pędzi w pole karne. Trójką atakuje Lech. Sztylicz ma przy sobie Zapatę. Sztylicz. Kiedy dośrodkowanie? Teraz. Belardi. Ach! Nieprawdopodobne. Bardzo blisko tego, aby...
tak dośrodkowywana piłka zaskoczyła Emanuele Belardiego. Mamy rzut rożny. Dużo szczęścia miał bramkarz Udinese przy tym dośrodkowaniu, wydaje mi się, Stylicza. Tak, tak, piłka jeszcze po nodze Zapaty. Ale dużo nie brakowało, żeby wpadła do siatki. Z dużą łatwością potrafimy przedrzeć się pod pole karne Udinese. To naprawdę zaskakuje jak do tej pory. 28 doskonałych minut Lecha Poznań na Stadio Friuli. Piłka dochodząca do bramki Belardiego. Semir Stylic! Trzeba uważać, Bandrowski, Murawski. Jeszcze raz Murawski. Dość szczęśliwie, ale ważne, że skutecznie. Pepe, Qualiarella i Di Natale. Teraz faul. Zaczął D'Agostino, Inler, ponownie D'Agostino, Domizzi, Pasquale. Udinese gra wolne, to jest bardzo czytelne dla poznańskiego Lecha, można łatwo się zorganizować w obronie i w porę przerwać akcję. No ale pamiętają Państwo, świetnie mecz w Poznaniu, tutaj nie wolno zasnąć, nie wolno pomyśleć, że już mamy ten awans do 1/8, jeszcze długa droga ku temu. Pasquale do Di Natale. Trzeci raz w tym spotkaniu Antonio Di Natale na spalonym. Wydaje mi się, że słusznie, ponieważ wracał z pozycji spalonej. Tak, oczywiście powtórka to potwierdza. No i takie sytuacje mogą frustrować reprezentanta Włoch. Oby było ich jak najwięcej. Turina zacznie. ...46 lat ma Pasquale Marinale, jak tak dalej pójdzie, to pierwszy siwy włos się pojawi po tej konfrontacji z Lechem Poznań. No na pewno, ponieważ no, to co mówiłeś na początku, że Włosi są przekonani o swojej wyższości, że no, jest to liga jednak aktualnych mistrzów świata i oni powinni to rozstrzygnąć na swoją korzyść. Uwaga Di Natale, natychmiast Turina! Uff! Zagranie z pierwszej piłki skierowane do Fabio Qualiarelli w 30 minucie skończyło się na strachu. Oto powtórka. Szuka w polu karnym partnera, ale na szczęście niedokładnie. Piłka dla Udinese. Domizzi do Kody. Inler. Krytykowany jest przez dziennikarzy we Włoszech Pasquale Marinale za to ustawienie 4-3-3. No i można zrozumieć dlaczego. Ta gra się po prostu jak na razie Udinese nie klei. Pasquale. Renhifo, przejmujemy piłkę. Czas na kolejną akcję, która postraszyłaby piłkarzy Udinese. Ach, Renhifo jeszcze walczy z Domizim. Ale odzyskali piłkę gospodarze. Asamoah. Asamoah. Z widu Bandrowskiego. Adi Natale marnuje atak Udinese. Murawski. Stylic, Lewandowski po prawej, Renhifo w środku, ale wraca obrona Udinese, wracają też pomocnicy. Lewandowski, przewracany, nie faulowany, faulowany Hernan Renhifo, a więc znów okazja, Stylic rzeczywiście, znów okazja do tego, by właśnie Bośniak dośrodkował w pole karne. Zobaczmy. Mówiłeś o ustawieniu 4-3-3 Włochów. Ja uważam, że do tej pory obojętnie w jakim ustawieniu by nie grali, przy tylu stratach własnych, to nie są w stanie grać naprawdę skutecznie. Semir Stylic po dośrodkowaniu z tego miejsca boiska. Lech zdobył bramkę w Moskwie. Tamto doświadczenie procentuje dzisiaj, o tym też mówił Franciszek Smuda. Semir Stylic spróbował innego rozwiązania, spodziewaliśmy się dośrodkowania, to był raczej strzał na bramkę Balardiego. Mamy rzut rożny. Wydaje mi się też, że również bramka spodziewał się Udinese dośrodkowania, wyszedł zdecydowanie do przodu. Jeżeli piłka minęłaby mur Udinese, mogłoby być ciekawe. Semir Stylic, za chwilę znów dośrodkowanie dochodzące do bramki Emanuele Belardiego. 31-letni były bramkarz, ale tylko rezerwowy Juventusu Turyn. Uwaga, Stylic, bronią się Włosi. Ale tylko na moment, znów mamy piłkę na wysokości ich pola karnego. Trener Marino przyznał po pierwszym spotkaniu w Poznaniu, że
sporo problemów stwarzały właśnie długie wrzuty Wojtkowiaka w pole karne i stałe fragmenty gry. No i teraz Lech troszeczkę zagrał na czas, tak po włosku. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Wojtkowiak. Mocne wrzucenie piłki. To jest znak firmowy prawego obrońcy Lecha i reprezentacji Polski. Uwaga! Z tego zamieszania udało się tym razem Udinese wyjść cało. Bandrowski przytomnie. Jest Murawski. To już pole karne. Murawski! Murawski! Odważnie. Z bardzo ostrego kąta zdecydował się Rafał Murawski na strzał. Wydaje mi się, że jednak... Jeszcze dziś na tym porannym lekkim treningu Lecha Smuda powiedział, że Murawski od momentu, gdy otrzymał opaskę kapitańską, poczuł się dużo pewniej i w tym zespole na boisku. No i widać też, jeśli chodzi o reprezentację Polski, szkoda, że nie grał Doren Chiffon. Był na tym dalszym słupku, no ale to zawsze po akcji można powiedzieć łatwo, że szkoda, że nie było innego rozwiązania. Pasquale. Di Natale. 34 minuty. Jak na razie z drobnymi turbulencjami, ale pewny, spokojny w obronie Lech Poznań. Kładła Samoa. Stilicz, Lewandowski atakował D'Agostino. Dziurdziewicz. Bardzo dobrze zatrzymywał Simone Pepe. Arboleda. Renhifo, faulowany. Znakomicie gra tyłem do bramki. Świetnie pracuje z drużyną Hernan Renhifo. Widzieliśmy przykład perfekcyjnego zachowania peruwiańskiego napastnika. Stilicz. Padli go rywale, ale nawet z trzech piłkarzy Udinese nic sobie nie robił Semir Stilicz. Nie grał do pomocników defensywnych, chociaż miał taką możliwość. To świadczy o tym, że też czuje się mocny. Cały Lech dzisiaj wygląda na drużynę bardzo zdeterminowaną do tego, by tu w Udine w 90 minucie tego spotkania po ostatnim gwizdku świętować awans. Nie mogą na razie zawodnicy Udinese znaleźć sposobu na bardzo dobrze zorganizowaną obronę poznańskiego Lecha. To jest bardzo dobrze ustawieni są pomocnicy, którzy przesuwają w odpowiednim momencie i właściwie zostaje tylko gra zawodnikom Udinese taką długą piłką do przodu, to jest czytelne i bardzo łatwe do przechwycenia dla Arboledy i Bosackiego. To w tej chwili Lech jest ustawiony w taką choinkę. Renhifo na szpicy, za nim Stilicz i Lewandowski w środku. Uwaga, Pasquale, może być groźnie. Pasquale, świetnie! Świetny powrót Bosackiego i mamy rzut rożny. Bardzo ważna asekuracja Bosackiego, zdążył w samą porę. Za tą dwójką pomocników trójka defensywnych, no i czterech obrońców. Tu raz jeszcze ta sytuacja, ważne, naprawdę ważne było to, że Bosacki podszedł tak blisko, jak się dało, podbiegu rywala. D'Agostino, jeszcze raz Bartosz Bosacki. Właściwie jedyne zagrożenie, jakie stwarza Udinese, to jest właśnie z naszej prawej strony. Tutaj trzeba być czujnym i skoncentrowanym. A Samoach. Trzeba przyjąć, patrząc na zachowanie Gańczyka, że Lewandowski faktycznie faulował. Pasquale. Inler. D'Agostino. Szczelnie w defensywie Lech Murawski. Brawo, naprawdę brawo dla Lecha za to, co robi w defensywie. Tutaj zabrakło precyzji Murawskiemu w tym zagraniu do Lewandowskiego, ale i tak mamy piłkę. Bardzo dobrze wcześniej przeczytał zamiar zawodnika Udinese, przeczuł, gdzie może ta piłka wylądować. To są naprawdę bardzo ważne przechwyty piłki. Lewandowski sfaulowany i znów za moment Semir Stilicz i stały fragment gry dla Lecha. Faulował Lewandowskiego Andrea Koda. Semir Stilicz. Stilicz, dobra piłka. Rzut rożny. Bardzo dużo tego typu stałych fragmentów gry w dzisiejszym spotkaniu. Nie radzą sobie, na nasze szczęście, zawodnicy Udinese z naszymi stałymi fragmentami gry i prosi się o drugą bramkę. Abyś był dobrym prorokiem. Rafał Murawski. Taka drobna informacja. Jeszcze nigdy polski klub nie wygrał z włoskim na jego terenie. 38. minuta spotkania na Stadio Friuli.
Murawski, Arpuleta w powietrzu. Bandrowski, piłka odbita od głowy Zapaty. Utrzymali Włosi piłkę w grze. Bandrowski raz jeszcze, Arboleda. Kolejny raz Bandrowski, świetnie. Murawski. Bandrowski. Pod pole karne, tutaj nie był faulowany niestety Lewandowski. D'Agostino. Ale ta gra do tyłu. Słyszą Państwo, jak na to reaguje stadion. Włoscy kibice mogą nam pomóc, wydaje mi się, w dzisiejszym meczu, jeżeli będą niezadowoleni. Renhifo. Wzrasta ta presja na piłkarzach Udinese. Niczego takiego jak prowadzenie Lecha, jak dobra gra Lecha, tutaj kibice się nie spodziewali. Bosacki. Arboleda. Tym bardziej, że tydzień temu przegrywaliśmy z Udinese już na własnym stadionie 0-2. Bandrowski. Iniac do Wojtkowiaka. Bardzo dobrze, Sztylic. Spokojnie budujemy atak pozycyjny. Iniac. Jest okazja, Bandrowski rusza z piłką w pobliże pola karnego Udinese. Bandrowski. No akurat najlepszy pomysł to nie był, ale Lech wciąż przy piłce. Iniac. Trzech piłkarzy kolejorza w polu karnym, walczył Renhifo, Sztylic. Quagliarella teraz blisko własnej linii obrony. Quagliarella, zepsute to podanie i kolejna długa piłka. Wszystko na razie układa nam się doskonale w tym spotkaniu. Nie mają pomysłu na gry na razie zawodnicy Udinese. Oby tak dalej. Iwan Turina. W górę serca niech zwycięża Lech Kolejusz. Tak śpiewają zawsze fani Lecha na własnym stadionie przed każdym meczem Lecha Poznań. Na pewno nie tylko w Poznaniu, ale i w całej Polsce w tej chwili te wszystkie serca, które za Lechem, bardzo, bardzo wysoko. Teraz ładny gest piłkarzy Udinese. Sztylic ucierpiał, nie bierze udziału w grze. Za moment trzeba będzie oddać piłkę w geście fair play. To nie Sztylic, to Lewandowski. Potężny cios od Kody. Nie, to Sztylic. Nie, to był Lewandowski, ale Sztylic chwilę później był też faulowany. No właśnie. Realizator powtórki tej sytuacji ze Sztyliczem nam nie pokazał. Mówiło się o zainteresowaniu Celticu Glasgow i to bardzo poważne. Oto jest sytuacja, widzą Państwo dokładnie. No ale tak się gra przeciwko Włochom. A zawodnicy Lecha specjalnego problemu z tej twardej gry Włochów nie robią. Odpowiadają tym samym. Kłopot będzie, jak tak dalej będzie szło Lechowi w pucharach utrzymać ten skład latem. Lech przecież walczy o Mistrzostwo Polski. Już w niedzielę 23:25 zapraszam Państwa do dwójki na szybką piłkę. Wraca nasza Ekstraklasa w ten weekend. Lech gra w Bełchatowie. No i walka o Mistrzostwo Polski zapowiada się pasjonująco. Tak jak ten mecz w 41 minucie Lech prowadzi. Od 12 po trafieniu Renhifo. Zapata ma sporo miejsca. Zapata w pole karne Arboleda. Jeszcze przy piłce Simone Pepe. Pepe i Murawski, zamyka mu drogę do dośrodkowania. D'Agostino, Lewandowski przerywa tę akcję Udinese. No, mają fartę teraz Włosi. Pasquale, Pasquale. Inler. Arboleda, uwaga Di Natale, Wojtkowiak. Bandrowski, no i tak z niczego mogło być bardzo groźnie. Bandrowski, Renhifo. Agresywny atak Andrzej Kody przynosi sukces Udinese. Zabrali nam piłkę. D'Agostino. Di Natale. Teraz bardziej naciera drużyna z Serie A. Dośrodkowanie Arboleda. Sztylic. No ile tylko miał sił, kopnął tę piłkę Iwan Dziurdziewicz. No i bardzo dobrze. Teraz myślę, że do końca tej pierwszej połowy Udinese będzie zdecydowanie atakowało. Jak widać, że grają zdecydowanie na pograniczu faulu, agresywnie, starają się wcześniej już przerwać akcję poznaniaków. Trzeba będzie bardzo uważać, zwłaszcza w linii obrony. Asamoah do Domiciego. No, żadna drużyna nie jest w stanie atakować przez 90 minut non-stop. Turina. Duża praca Arboledy, który wybił z głowy myśli Quagliarelli o tym, aby dojść do tej piłki. Zapata.
Inler, atakuje go Bandrowski. D'Agostino, przerywa to wszystko Murawski, ale tylko na moment. D'Agostino. Arboleda, Qualierella w naszym polu karnym. Arboleda. Starcie dwóch piłkarzy, którzy strzelili bramki w Poznaniu. Arboleda do swojej i do tej właściwej siatki. 40. Arboleda znakomicie wykorzystuje swoje warunki fizyczne. On przepycha się dobrze z napastnikami, utrzymuje się przy piłce. To jest filar obrony poznańskiego Lecha. 43. minuta, teraz Udinese podeszło bardzo blisko Lechitów. Murawski. Inler. Świetnie, przejmujemy piłkę. Zagranie do Renhifo, to już połowa Udinese. Uwaga, jest Stilic, pole karne. Stilic, prawa noga. Jeszcze będzie uderzał Iniac. No i z całej tej akcji to uderzenie Iniaca było najgorsze, ale i tak jest rzut rożny. Sekundy do końca pierwszej części spotkania. Szkoda, że na miejscu Stilicza nie był ktoś inny, ponieważ jego prawa noga jest słabsza. Też strzał nie był ani mocny, ani celny. O, teraz widzą Państwo statystykę rzutów rożnych. 6 po stronie Lecha, 4 po stronie gospodarzy. To też mówi nam dużo o obrazie gry w pierwszej części spotkania. Przydałby się mocny akcent na to, żeby jeszcze strzelić przed przerwą bramkę Włochom. Dośrodkowanie. No i teraz udało się Udinese. Bandrowski. Bandrowski ponownie przy piłce. Lewandowski, dobrze przyjęta piłka, Lewandowski, pole karne! Sprytnie chciał się obrócić z piłką przed polem karnym Lewandowski. Mogło to zaskoczyć obrońców Udinese. Rok temu o tej porze Robert Lewandowski biegał po drugoligowych boiskach w Polsce. Zmiana pokazuje Fabio Qualiarella, czyżby jakaś kontuzja? Belardi. A teraz robi furorę nie tylko w naszej Ekstraklasie, jest również piłkarzem reprezentacji Polski. No i w Pucharze UEFA dobre mecze, tak jak całe spotkanie Lecha Poznań. Naprawdę aż przyjemnie ogląda się tak grających poznaniaków. Nawet gdy przegrywali w Moskwie, to pokazali tam momentami kawał dobrego futbolu. Ostatnie sekundy pierwszej części spotkania w Udine. Di Natale przerzuca piłkę do Zapaty. Zmiana kierunku tego ataku Udinese. Inler, reprezentant Szwajcarii, do Pasqualego. Minuta doliczona do czasu podstawowego. Pasquale. Asamoah. Asamoah. Między Wojtkowiaka i Iniaca biega Asamoah. No, nasze szczęście go to przerosło. Ale jest to bardzo niebezpieczny zawodnik. Trzeba zwrócić na niego szczególną uwagę. Podwoić krycie, żeby utrudnić właśnie takie indywidualne wejścia w pole karne. Ależ agresywni są piłkarze Franciszka Smudy. Wojtkowiak ma sporo czasu i miejsca, nie powinien tego zmarnować, a jednak. Pół minuty. Inler. Postraszał go Lewandowski, D'Agostino, blisko niego Bandrowski, D'Agostino, Iniac, ach, trzeba uważać, jest Pasquale. Za mało tam piłkarzy Lecha. No i ten atak Udinese podsumowuje tę pierwszą część spotkania w wykonaniu gospodarzy. Grają nieskładnie, grają niezgrabnie. Od 12 minuty Lech po fenomenalnych 45 minutach prowadzi po bramce Hernana Renhifo. Andrzej, twoja ocena pierwszej połowy. Bardzo dobrze Lech rozpoczął to spotkanie. Było widać, że chce zaatakować, bo tutaj musi wygrać, żeby awansować dalej. Udało się strzelić bramkę, bardzo uważnie grają w obronie. Aczkolwiek ta prawa strona poznańskiego Lecha za dużo pozwala zawodnikom Udinese. Tu trzeba zwrócić szczególną uwagę na dośrodkowania, na wbiegających zawodników z linii pomocy pole karne. Oto statystyka tej pierwszej części spotkania. Drodzy Państwo, usłyszymy się przed początkiem drugiej połowy spotkania Udinese Calcio. Lech Poznań do przerwy 0-1. Wracamy na Stadio Friuli, Udinese Lech Poznań, 0-1 do przerwy i mamy zmianę w zespole Pasquale Marino. Pojawia się na pewno od tej 46 minuty Floro Flores, napastnik zespołu gospodarzy. Najprawdopodobniej zmieni Fabio Qualiarella, który już pod koniec pierwszej części spotkania pokazywał, że ta zmiana jest konieczna. Zresztą wracają wszyscy, Di Natale, Pepe, tak, za Fabio Qualiarella. Od 46 minuty pierwsza zmiana tego meczu i Pasquale Marino
posyła do boju Floro Floresa. Floro Flores to jest 25-letni napastnik Włoch. Jeden gol jak na razie w 5 jego występach w Pucharze UEFA w tym sezonie. Czekamy jeszcze na piłkarzy Lecha Poznań. Andrzej, twój scenariusz na tę drugą część spotkania. Znasz bardzo dobrze i Smudę, i Lecha Poznań. Co tam się mogło dziać w szatni w czasie tego kwadransa przerwy? No, na pewno trener Smuda pochwalił zawodników poznańskiego Lecha, że zagrali naprawdę 45 znakomitych minut, ale to nie jest jeszcze koniec tego meczu. Trzeba w podobnym stylu zagrać w drugiej części spotkania. Zdecydowanie w linii pomocy, konsekwentnie skoncentrowani w linii obrony i skutecznie pod bramką. Ta druga bramka dla Lecha dałaby na pewno dużo spokoju. Oto powtórka 12, właściwie 13 minuty. Hernán Renjifo z czuba po prostu, co to dużo ukrywać, przecież Państwo to widzą, zdobywa być może najcenniejszego gola w historii Lecha Poznań. 9. klub w historii polskiej piłki nożnej, który gra na wiosnę w europejskich pucharach. No i teraz mamy ogromną nadzieję na to, że tak jak ostatnio, to 18 lat temu, w meczach Legii z Sampdorią Genua, będziemy się cieszyć. Wychodzą sędziowie, a za nimi piłkarze kolejorza. Pasquale Marino, trener Udinese, dopiero teraz powoli dołącza do swoich zawodników. Alech tak jakby trochę opóźniał to wyjście na drugą część spotkania. Gra psychologiczna tutaj idzie na całego. Tak, momentami wydaje się, że to Lech jest bardziej włoski niż Udinese dzisiaj. Dużo cwaniactwa, bardzo dobrze blokują piłkę, przewracają się, zdobywamy faule, rzuty wolne, także do tej pory nie można Lechowi nic zarzucić. 83 na biało-czarnej koszulce. Floro Flores, jedyna zmiana tego spotkania, oczywiście Lech bez zmian, czyli w bramce Turina, w obronie Wojtkowek 22, Bosacki 19, Arboleda 5, Dziurdziewicz 3, w pomocy Lewandowski 8, Murawski 16, Bandrowski 6, Inias 21, Sztyli 14, w ataku Renjifo 11, a Udinese w bramce Belardia, w obronie Zapata z dwójką, Koda 13, Domizzi 6, Pasquale 26, w pomocy Inler 88, D'Agostino 21, Asamoah 20, w ataku Pepe z 7, Di Natale z 10, no i nowy piłkarz na boisku 83, Floro Flores. Oby to było ostatnich 45 minut rywalizacji Lecha z Udinese i oby za te trzy kwadranse było tak dobrze jak po pierwszej połowie spotkania. No to nie na Madagaskar, bo to zdaje się, że z tego filmu postaci są na tej imponujących rozmiarów fladze przewiezionej przez kibiców Lecha Poznań, a do Włoch przylecieli piłkarze kolejorza po zwycięstwo. I na razie są na bardzo dobrej drodze. Pepe. I znów jak w pierwszej części spotkania. Staramy się bardzo szybko przerwać akcję rywala. Pepe. Turina pokazywał, że piłka wyjdzie poza boisko, ale interweniuje obrońca Lecha. Tak się zastanawiam, czy Turina nie powinien pójść za tą piłką i po prostu jej złapać. Wydaje mi się, że powinien to zrobić, aczkolwiek pokazywał, że prawdopodobnie Jupitery oślepiły go i dlatego nie wyszedł do środkowania. Piłka dochodząca do bramki chorwackiego bramkarza. Iwan Turina, uwaga, Floro Flores pofrunął, tam było naprawdę groźnie, Bandrowski. Przypomnijmy, że to prowadzenie Lecha jest kruche, jeden gol przewagi, w tym momencie Lech awansuje, ale jeśli będzie 1-1, to wtedy odwróci się znów sytuacja na korzyść Włochów. Wojtkowiak. Te wyrzuty piłki na 30 metrów. Zyskaliśmy 30 metrów boiska. Tak, przypominam sobie, że ostatnio to tak robił Tomasz Hajta. Może to jest jakiś patent, że polski prawy obrońca to zawsze na 30 metrów od linii bocznej. Wojtkowiak raz jeszcze. Lewandowski przepycha się z Domizzim. Jak na razie nie widać ani cienia tej kontuzji po Lewandowskim. On ma rozciętą skórę na stopie i było sporo obaw, czy nie będzie mu to przypadkiem przeszkadzało w grze. Belardi. Koda. Pasquale. Bandrowski nie przejmuje tej piłki, Asamoah. Uwaga, Murawski, brawo, Murawski znakomicie, Sztyli, czy zdąży? Ach, niewiele brakowało, bardzo żałuje teraz Bośniak. A Inler w ataku. Inler, nie ma faulu. Murawski czysto, szkoda, że nie rozpoczynamy kontrataku.
Wydaje mi się, oczywiście, że nie było faulu. No ewidentnie, holenderski sędzia nie popełnia błędu, a nawet mógłby ukarać indywidualnie piłkarza Udinese, bo ten chciał po prostu wymusić rzut wolny. Uwaga, Asamoah, Asamoah rusza do ataku Udinese, Di Natale, Pepe w naszym polu karnym, Pepe, Di Natale! To nie będzie łatwych 45 minut, a właściwie trochę mniej. Na pewno. Przede wszystkim, ponieważ zawodnicy Lecha, linia obrony za głęboko jest ustawiona w własnym polu karnym. Dziurdziewicz pobiegł do Pepe, a Di Natale został sam, za późno doskakiwał do niego Murawski. Ale mamy za dużo zawodników, którzy Wandrowski, przepraszam, stoją bez zawodnika Udinese i to się może źle skończyć. Turina. Murawski w powietrzu, Lewandowski walczy, ale wyprzedził go Zapata. Pepe. Dużo bardziej ruchliwi, dużo bardziej pełni energii zawodnicy Udinese po tej zmianie stron. Pasquale, pędzi do niego teraz Renhifo, Pasquale. Asamoah, ale pod nogi Murawskiego, trzeba rozpocząć kontratak. Stilic, wyprzedzające zachowanie Domiciego, no i to zaskakuje Lechitów, na szczęście. Popełniają błąd piłkarze Udinese, ale niestety piłka odbita od jednego z naszych zawodników. Zdecydowanie agresywniej. Od początku drugiej części spotkania grają Włosi. To troszeczkę widać zaskoczyło poznańskiego Lecha. D'Agostino. Piłka odchodząca od naszej bramki. Gaetano D'Agostino, Andrea Coda. Iniac niewystarczająco daleko od naszej linii bramkowej. Arboleda. Teraz stoper Lecha jak prawoskrzydłowym mknie Kolumbijczyk na połowie Udinese Calcio. Za nim Gaetano D'Agostino, Manuel Arboleda. Tomasz Mandrowski, ale od autu Udinese. No, futbol totalny, broni Renhifo, atakuje Arboleda, no i widzimy, że Mandrowski, jakieś drobne starcie, wiele było takich spięć w Poznaniu. No i teraz nerwy znowu dają sobie znać, Inler i Mandrowski. Rozgrzewają się po trzech piłkarze Lecha i Udinese. Przypomnijmy, że Smudzie pozostają wszystkie zmiany, Marino wykorzystał jedną. Asamoah, Bandrowski, teraz nie zablokował tego dośrodkowania, dobrze Bosacki. Ale Włosi dużo bardziej agresywnie, Iniac. Bandrowski, Stilic, może być ciekawa akcja Lechitów, Murawski. Lewandowski w środku, Renhifo na prawym skrzydle, wracają piłkarze Udinese, Murawski spojrzał do tyłu. I wybiera bezpieczne zagranie do Bandrowskiego, znów Lech mozolnie, dokładnie buduje ten atak, Iniac. Murawski, łatwa strata. Asamoah do Inlera, ten zmienia kierunek gry. Oto Zapata. Pepe. Blisko linii środkowej, daleko od naszego pola karnego, Pasquale. Udinese zrobi wszystko, aby strzelić bramkę wyrównującą. Floro Flores i Arboleda. Wybicie Murawskiego. Floro Flores na skrzydle. Dośrodkowanie, uwaga, Pepe, Arboleda, dobrze, tutaj jest Bandrowski. Teraz znów Włosi mają piłkę. Pepe. I znów było blisko. Zbyt chaotycznie się bronimy. Te piłki nie grane są do partnera, tylko wybijane na oślep i tu jest trudno grę o utrzymanie się przy piłce wtedy. Udinese na pewno zaskoczyło tym, że zaczęło grać tak jak Lech w pierwszej części, agresywnie, zaczęło grać szybko, no a Lech jakby troszeczkę za bardzo uśpiony po tej zmianie stron. Smuda rekordzista, jeśli chodzi o Lecha Poznań w europejskich pucharach. Zresztą w ogóle to najbardziej doświadczony polski trener w rozgrywkach europejskich. Zacznie Lech. Cały czas nie milkną fani kolejorza, starając się przypomnieć nawet w tych trudnych momentach swoim piłkarzom, że jest tutaj ogromna rzesza fanów, którzy oddaliby wszystko już za końcowy gwizdek. Andrea Coda fauluje. Teraz trzeba zwolnić, wrócić do tego rytmu gry sprzed przerwy. Każda sekunda będzie powodowała większą nerwowość wśród piłkarzy Pasquale Marino.
Jest tak gorąco, że chyba trzeba grać i bez rękawiczek. No, złe to wznowienie gry Murawskiego, który teraz stara się przeszkodzić Simone Pepe. Lewandowski. Piłka dla rywala. Spieszą się zawodnicy Udinese. To będzie można wykorzystać. Teraz jeszcze powtórka sytuacji z Lewandowskim i Pepe w rolach głównych. Domizzi, Di Natale, Inler będzie szykował się do strzału, Inler, zwód! Asamoah, za mocno zagrał mu Szwajcar, ale to jeszcze nie koniec. Kładło Asamoah. D'Agostino, uwaga, Floro Flores uwiesił się na Iwanie Dziurdziewiczu. Trzeba przejąć piłkę, trzeba ją szanować, nie stracić. Bandrowski, dobrze, do Renhifo. W środku Sztylić, Lewandowski. Renhifo, bezpieczne zagranie do Dziurdziewicza. Dziurdziewicz atakuje go agresywnie, Pepe. Sztylić. Jemu zabrać piłkę jest niezwykle trudno. Aut dla Udinese. Andrea Coda. Trudno jest się teraz utrzymać przy piłce, jeżeli się ma bardzo blisko przeciwnika. Trzeba bardzo mocno stać na nogach i próbować tą piłkę zablokować. Znakomicie zrobił to Lewandowski. Domizzi. Przechodzi akcja przez Belardiego. Ale te prawie 10 minut gry po przerwie zupełnie przynosi nam inny obraz spotkania. Floro Flores, pole karne, Posadzki. Kolejny raz w ostatniej chwili Posadzki zdążył. Bardzo dobra sekuracja tego zawodnika. Mamy piłkę. No i Flores swoim wejściem na boisko rozruszał drużynę Udinese. Jednak więcej jest zagrożenia z jego strony niż to było w przypadku Quagliarelli. Wydaje mi się, że cały zespół Udinese w pierwszej połowie grał statycznie. Teraz widać, że pokazują się, chcą grać. Partner zawsze ma alternatywę, żeby zagrać komuś piłkę. Simone Pepe. Brawo dla Bandrowskiego. Bandrowski, Dziurdziewicz, Murawski. Natychmiast agresywnie Włosi do niego. Murawski utrzymał się przy piłce. Bandrowski w kierunku Sztylicza. Ten od razu do Renhifo. Sztylicz. Bośniak próbuje. To był Lewandowski, przepraszam. I nie udało się Lewandowskiemu pomknąć z tą piłką w stronę strefy obronnej Udinese. Asamoah. Di Natale. Trudne minuty przeżywa teraz Lech Poznań na Stadio Friuli. Muszą wracać i Renhifo, i Lewandowski, i Sztylicz na razie tego nie czynią. Dobrze Bosacki w powietrzu. Ale brak tej dokładności, brak poszanowania tej piłki, gdy już się ją odzyska, może mieć fatalne skutki. No co rusz, teraz piłka wraca w nasze linie obronne, po prostu wykopywana. Organizacja gry pod tym względem była przed przerwą dużo lepsza, jeśli chodzi o zespół Smudy. Domizzi. A piłkarzom włoskiego klubu niesłychanie się spieszy. Asamoah. D'Agostino zagra na lewe skrzydło. Pasquale umie dośrodkować. O, teraz świetne rozegranie z D'Agostino, wraca Wojtkowiak, Floro Flores i niestety gol. Simone Pepe. Koszmarnie wyglądała ta sytuacja w naszym polu karnym. Brak zdecydowania, ale bardzo dobra akcja z pierwszej piłki, zagrana piłka w pole karne i to już było naprawdę bardzo blisko naszej bramki. Każdy błąd. Zobaczmy. Tutaj Wojtkowiak nie dał rady. Odbita piłka od Murawskiego, Floro Flores. No i dużo tam było szczęścia. Poszedł odważnie na piłkę i został za to nagrodzony Simone Pepe. A to tu mówiliśmy w pierwszej części spotkania, że włoscy napastnicy idą do piłki, atakują, starają się atakować piłkę i tutaj niestety zrobił to bardzo dobrze. Nie masz wrażenia, Andrzej, że Dziurdziewicz popełnia błąd, będąc za plecami w takiej sytuacji Simone Pepe? Że powinien starać się go wypchnąć? Kolejny raz, gdzie wydaje mi się, że mamy wystarczającą ilość obrońców w polu karnym, ale po prostu jesteśmy nieskuteczni w kryciu. 56. minuta. Simone Pepe i niestety 1-1. W tym momencie oznaczałoby to awans Udinese, ale Lech na pewno będzie walczył o zwycięstwo. Pepe. Zapata, piłka już poza boiskiem.
Lech wyszedł na drugą część spotkania rozkojarzony. Brakowało celności podań. Za łatwo traciliśmy piłkę w środku pola przy oczywiście agresywnej grze Udinese, ale w pierwszym meczu tydzień temu równie agresywnie Włosi grali i poznaniacy potrafili się przy piłce utrzymać. Iniad za Bandrowskiego, ale teraz Bandrowski musi szybko grać i popełnia błąd. Di Natale, chcą Włosi pójść za ciosem. Di Natale, pole karne, Antonio Di Natale. Arboleda, D'Agostino z pierwszej piłki. Zbyt głęboko cofamy się we własne pole karne. Arboleda wybija piłkę, będąc 5 metrów przed naszą bramką, może 6. A teraz jeszcze ta feralna 56. minuta. No wydawało się, że tak łatwo Lech goli tracić nie będzie. Koda. Rozochocony Pepe po tym strzelonym golu i zaczyna Dziurdziewicz. Iniac. Pokazuje się Wojtkowiak, do niego zagranie. Wojtkowiak. I Stylicz. Nie dał rady przyjąć piłki. D'Agostino. Spokojnie do Pasqualego. Nie przejął piłki Lech. Di Natale teraz w kierunku Simone Pepe. Dziurdziewicz nie może popełnić błędu. Zacznie Udinese. Trzeba wracać. A wszystko to, czego nie chcielibyśmy oglądać, pokazał nam Lech podczas tego kwadransa po przerwie. Bosacki. Na spalonym był Floro Flores. Teraz Lech musi strzelić drugą bramkę. Przy tym wyniku awansuje dalej Udinese, natomiast gdyby wtedy Włosi odrobili straty, no to najgorsze, co się może stać, to dogrywka. Godzina gry za nami. Od 13 prowadziliśmy po golu Renhifo. W 56 Pepe trafia do siatki Turiny. Wojtkowiak, od niego odbita piłka. Zaczynają gospodarze. Inler. Błąd. Murawski. Czy wykorzystają to piłkarze Franciszka Smudy? Renhifo! Za słabo między stoperów Udinese. Wtedy, gdy Lewandowski zrobił krok do przodu, stoperzy Udinese zrobili to samo, ale w ich przypadku oznaczało to w kierunku piłki. Floro Flores znów na spalonym. Renhifo nie zrozumiał się z Lewandowskim. Lewandowski chciał podanie na gol. To tak na granicy spalonego raczej go nie było. Lewandowski chciał podanie na wolne pole za obrońców, natomiast Renhifo chciał zagrywać do Lewandowskiego, żeby później mógł on właśnie wejść. Włosi bardzo daleko od własnego pola karnego, wysoko ustawiona ta linia obrony. Dokładnie tak samo dzieje się w przypadku Lecha. Turina zaczyna i widzą Państwo, jak to skrócone pole gry. Jeszcze nie było piłkarza Lecha na spalonym w tym spotkaniu. Renhifo, zabrana mu piłka i to bez faulu może być groźnie, bo Sacki na szczęście źle zagrywają gospodarze. Iniac. Momentami tak to wygląda, nie wiem, czy się zgodzisz, Andrzej, że Lechici, tak jakby ich piłka parzyła, nie wszyscy chcą tę piłkę przetrzymywać. Stylicz, niewiele brakowało, Stylicz jeszcze, Lewandowski, pole karne, Lewandowski, jak! Ale dobrze, to jest akcja, którą znów Lech straszy piłkarzy Udinese Calcio. Dobra decyzja Lewandowskiego, w zasadzie jedyna, jaką mógł podjąć w tej sytuacji, bo szarżował Zapata i należał nam się rzut rożny, jak widać z tej powtórki. Dobra decyzja Lewandowskiego, aczkolwiek lepiej by było, jeżeli by próbował, wydaje się, że jak był na spalonej, tak. Schodzi z boiska strzelec bramki, Simone Pepe, w jego miejsce pomocnik Mauricio Isla, którego oglądaliśmy od początku w meczu w Poznaniu. Druga zmiana trenera Pasquale Marino. I zaczyna Belardi. Zobaczymy, jak wejście Isli wpłynie na ustawienie Udinese, na ich grę.
Hifo nawet ręką był gotów przejąć piłkę. Murawski, dobrze odwraca się z piłką. Murawski do Dziurdziewicza. Nie najlepiej teraz, nie udaje nam się utrzymać piłki na dłużej niż kilka sekund. Ale zaczynamy od linii bocznej. Pasquale Marino i Franciszek Smuda blisko linii autowych, mobilizując swoich zawodników. Murawski odrobił Lech w Poznaniu 0-2, więc teraz też można strzelić kolejnego gola, a potrzebujemy go do awansu. Inler, faul Inlera na Murawskim. Jest okazja do dośrodkowania. To musi być piłka dla Sztylicza albo Murawskiego. Możemy to zamienić w okazję bramkową dla Lecha. Trudno znowu Lechowi wrócić do dyspozycji z pierwszej części spotkania. Być może przez dobry stały fragment gry. Rafał Murawski, Murawski, ale to nie był dobry stały fragment gry. Jeszcze Bandrowski. Pasquale do Di Natale, 3-4 wychodzi teraz Udinese. Bandrowski stara się sfaulować, Di Natale przerzuca piłkę do Isli, Mauricio Isla. Isla, blisko niego Dziurdziewicz, Isla w pole karne, Arboleda już wrócił w nasze pole karne, Dziurdziewicz za bardzo pasywnie. Asamoah. Gaetano D'Agostino, D'Agostino, ach, genialne podanie, Floro Flores już nie zdążył. Niepokojące jest to, że praktycznie każda piłka posyłana w pole karne jest celna, adresowana rzeczywiście do konkretnego zawodnika Udinese. Spalonego nie było. Trochę nas utemperowali Włosi w tej drugiej połowie, bo już widzieliśmy tutaj pewne spokojne zwycięstwo Kolejorza, ale będzie trzeba o ten awans walczyć do ostatnich sekund. Dlatego trzeba wykorzystać słabość przeciwnika, jeżeli to się da. W pierwszej części spotkania Udinese zagrało naprawdę słabo i trzeba było się pokusić o strzelenie kolejnej bramki. Asamoah, Pasquale, Di Natale, Domizzi, Koda. Możemy skorzystać z tego złego kopnięcia piłki. Zaczynamy od linii bocznej, ale Udinese będzie nam utrudniać życie, jak tylko się da. Wojtkowiak. Rusza w kierunku tej piłki Renhifo, tak jak Koda i Belardi. Teraz atakuje go Peruwiańczyk. Koda. Iniac. Nie ma czasu, traci piłkę na rzecz Asamoaha. Brawo dla Wojtkowiaka, naprawił błąd. Szkoda, bo Lech w tej akcji zapracował na zdobycie piłki i bardzo łatwo znowu się jej pozbył. O, teraz jeszcze błąd Iniaca i bardzo dobry wślizg Grzegorza Wojtkowiaka. Asamoah, rzut wolny. Zdegustowany tą decyzją arbitra Franciszek Smuda. Prawie 3/4 spotkania za nami. Giovanni Pasquale. Obok niego Antonio Di Natale. Właśnie on kopie piłkę. Gaetano D'Agostino, przepraszam. Di Natale był w naszym polu karnym. Uwaga! Jest okazja do urwania się z piłką. Lewandowski, aż trzech rywali blisko niego. Lewandowski! Już po prostu nie dał rady. Belardi niepewnie. Inler. Pasquale. Arboleda. Bandrowski. No nie ma teraz tego wsparcia Iniaca i Murawskiego. Rozerwana ta skała, te trzy cegły, które były ułożone w mur w strefie środkowej Lecha. Tak to wyglądało przed przerwą. Isla. Sam Bandrowski tam po prostu nie da rady. Lech też gra za głęboko. Za głęboko są obrońcy i później jest dużo przestrzeni wolnej. Trudno wtedy jest o utrzymanie. Lewandowski sfaulowany przez Domizziego. Ale też Udinese ma teraz więcej piłkarzy w strefie środkowej boiska. Wyciągnął wnioski Pasquale Marino z tego, co działo się w pierwszych trzech kwadransach. Nie ma jeszcze zmian w Lechu, ale to za moment zapewne się zmieni. Ale
Arboleda wędruje w pole karne przeciwnika, dokładnie tuż przed szesnastkę Udinese Calcio, właśnie do niego adresowana piłka Arboleda. Floro Flores, Bosacki, błąd, Floro Flores, Bosacki nie może faulować, Bosacki wygra ten pojedynek, ależ nam napędził strachu Bartosz Bosacki. Bandrowski do Murawskiego. Bosacki. Ale Lech musi się obudzić. Di Natale. Lech gra jest za statyczny. Di Natale, Floro Flores. Isla, wydawało się, że będzie grał do niego. Albo za moment stworzy sobie okazję bramkową. Niewiele ponad 20 minut. I Lech musi tu strzelić jeszcze jednego gola. Będzie zmiana, szykowany do wejścia na boisko Jakub Wilk. Tymczasem przy piłce Zapata. Domizzi. Koda. Asamoah. Nie udaje się przedrzeć do piłki Iniacowi. D'Agostino. Zapata. Zapata, blisko niego Isla. No wręcz podskoczył Franciszek Smuda, domagając się od swoich piłkarzy większego pressingu na rywalu. Włosi lubią długo utrzymywać się przy piłce. To daje pewność siebie. Belardi. I tak grał Lech przed przerwą. I może do tej gry wrócić. Na pewno stać tu Lechitów na to, by tę bramkę zwycięską strzelić. Murawski. Arboleda w powietrzu. Jest Stilicz. Walczy z Inlerem. Strata Bośniaka. Pasquale. Czeka już od kilkudziesięciu sekund na zmianę przy linii bocznej Jakub Wilk. A tymczasem akcja między Di Natale i Floro Floresem. Tak, niestety w tej drugiej części spotkania przegrywamy zdecydowanie, jeśli chodzi o linię pomocy. Tam Włosi mają zdecydowanie więcej z gry. Inne ustawienie, grają na dwóch napastników, więcej mają pomocników w środkowej części i to powoduje, że łatwiej operują piłką. Bandrowski teraz sfaulował. Chociaż oczywiście Włosi nieustannie wywierają presję na arbitrze. Aczkolwiek dzisiaj arbiter jest bardzo drobiazgowy. Wydaje się, że każde dotknięcie, delikatne starcie odgwizduje. Jeszcze nie było żadnej żółtej kartki w tym spotkaniu. Kiedy sędzia wreszcie pozwoli na zmianę? Teraz. Pierwsza decyzja personalna, jeśli chodzi o roszady w składzie. Franciszka Smudy schodzi z boiska. Dmitrie Iniac. Wchodzi Jakub Wilk. To jest zmiana podyktowana tym, że musimy pójść do przodu i strzelać gole. Schodzi pomocnik defensywny, wchodzi Wilk, który no na to pewnie liczy Smuda. Jest w stanie dać jakieś dobre dośrodkowanie, jakieś rajdy blisko pola karnego. Raz jeszcze, wielka szkoda, że nie może grać w tym meczu Sławomir Peszko. Właśnie, trener Smuda nie ma wielkiej alternatywy, jeśli chodzi o ofensywę w dzisiejszym spotkaniu, ponieważ Peszko jest kontuzjowany. Na niego bardzo liczyliśmy, że dzisiaj tutaj pokaże pełnię swoich możliwości, ale niestety kontuzja zmogła tego zawodnika. Jakub Wilk, ósmy raz w tym sezonie w Pucharze UEFA, tymczasem sfaulowany Robert Lewandowski. I znów nadzieja w stałym fragmencie gry, w tym dośrodkowaniu Sztylicza w pole karne. Bardzo brutalnie potraktował go Koda i nie zdziwiłbym się, gdyby sędzia powinien wręcz pokazać żółtą kartkę. Uwaga, Sztylicz, jest szansa, jak niewiele brakowało teraz Manuelowi Arboledzie. Bardzo dobre dośrodkowanie Sztylicza. Brakowało milimetrów, wydaje mi się, jeżeli będziemy mieć okazję zobaczyć powtórkę. I Dziurdziewicz. I Arboleda. Arboleda urwał się za pacie. Pojedynek Kolumbijczyków o mało co nie zakończył się bramką na 2-1 dla Lecha, ale oby to dodało animuszu piłkarzom Kolejorza. Bosacki. Dziurdziewicz. Sztylicz. Wilk, nieporozumienie z Murawskim. Zaczyna Zapata.
Tak, teraz zawodnicy Udinezy nie będą się spieszyli, bo to dla nich wynik bardzo dobry. Zapata. Floro Flores zgrał do D'Agostino. Jest okazja przyjąć piłkę. Bandrowski. Bandrowski, Renhifo do Murawskiego. Murawski w pole karne. Nie ma okazji bramkowej. Lewandowski nie doszedł do piłki. A tutaj sprytnie Włosi ogrywają Wilka. Isla. D'Agostino, przeszkadza mu Murawski. Teraz Wilk, no musi zabrać piłkę D'Agostino. Sztylicz. Jesteśmy przy piłce. Sztylicz w polu karnym Renhifo i Lewandowski. Blisko do Mizzi. Sztylicz tańczy z piłką. Nie ograł rywali. Murawski. Teraz Bondrowski do Dziurdziewicza. Dziurdziewicz gra w kierunku Wilka, ale ten w ogóle wszedł z ławki. Nie pomaga drużynie. Floro Flores. Isla. Asamoah do Isli. Inler. Zapata. No i znów Włosi robią wszystko, by jak najdłużej być przy piłce. Inler. Di Natale, to już prawie w naszym polu karnym. Isla. Odbita piłka, ale zagrożenie nie minęło. Inler do Pasqualego. Giovanni Pasquale. Asamoah. Dziurdziewicz, ale to jest zagranie do Chilijczyka. Isla do Di Natale. Wykorzystajmy ten błąd. Lewandowski, no ale... No nawet nie ma czasu teraz zastanowić się, jak ma zagrać. Natychmiast dopadają do niego piłkarze Udinese. I Floro Flores na szczęście obok lewego słupka. Zbyt szybko pozbywamy się piłki. Nie mamy wsparcia przez kolegów z najbliższej odległości. Oni muszą podpowiedzieć, że jest co najmniej dwóch albo trzech zawodników w pobliżu. Trzeba tą piłkę albo zgrać z pierwszej piłki, albo po prostu tak w pierwszej połowie utrzymać. Trener Pasquale Marino pokazuje, że za moment zmieni trzeciego piłkarza w tym meczu. Wprowadzi do gry obrońcę reprezentanta Serbii, 26-latka Aleksandra Lukowicza. Arboleda. Lewandowski, Renhifo blisko piłki, Lewandowski górą do Mizzi. Dziurdziewicz do Bosackiego. Marzy nam się ten jeden skuteczny atak Lecha Poznań. Żeby to się wszystko tak nie skończyło, bo pozostanie wielki, wielki niedosyt. Bandrowski traci piłkę na rzecz Inlera. Floro Flores, brakuje teraz kogoś, kto zatrzymałby napastnika Udinese. Na szczęście ten zagrywa wprost do Iwana Turiny. No ale Turina pokazuje, że nie ma w ogóle do kogo zagrać, nie ma jak rozpocząć tego ataku. Tak, ponieważ zawodnicy nie wykonują żadnego ruchu do piłki, nie pokazują, że chcą tą piłkę dostać, że będą chcieli coś kreatywnego zrobić. I poza tym no, gramy rzeczywiście statycznie. To trudno tak grając o sytuację podbramkową. Sztylicz wywalczył ten rzut piłki z autu. Andrzej, czy myślisz, że tu w grę wchodzi do przygotowania fizyczne? Ekstraklasa jeszcze nie wystartowała. Wyglądało na to, że dobrze jest przygotowany do tej rywalizacji. Schodzi z boiska Giovanni Pasquale, lewy obrońca, w jego miejsce Lukowicz. Nie, wydaje mi się, że Lech w pierwszym spotkaniu pokazał, że jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie. Tutaj jakaś dekoncentracja od samego początku drugiej części spotkania wkradła się w szeregi poznaniaków. Ostatni rezerwowy w drużynie Pasquale Marino. Smuda ma jeszcze dwóch ewentualnie piłkarzy do wprowadzenia, ale tak naprawdę żadnego ofensywnego. Wilk wszedł z ławki, na razie niczego ciekawego nie pokazał. Może Kikut, no ale to nie jest piłkarz, którym moglibyśmy bardzo straszyć Udinese Calcio. Murawski robi co może, Murawski, jest Dziurdziewicz, jest okazja, Dziurdziewicz, jeszcze Murawski walczy. Przekombinował Dziurdziewicz. Bandrowski, Murawski, Inler, oby jeszcze nie koniec tego ataku, chociaż wiele nam wskazuje na to, że Udinese zaraz będzie konstruowało kontrakcję. Asamoah, robią co mogą Lechici, udało się odzyskać piłkę, Bosacki, więcej pokazuje Smuda, Bandrowski. Wojtkowiak do Sztylicza. Sztylicz
kopnięty, sfaulowany, jest rzut wolny, jest nadzieja. Bardzo dobra sytuacja dla Stylicza, uderzyć bezpośrednio na bramkę nawet z tego miejsca. Oto powtórka faulu Gaetano D'Agostino. Nawet możemy mówić o strzale bezpośrednio na bramkę Emanuele Belardiego z takiej odległości. I Arboleda, i Dziurdziewicz, i Renhifo w polu karnym. A może jakiś inny wariant? No nie, no, najwięcej nam wskazuje na to, że Semir Stylić za moment będzie zagrywał piłkę pod bramkę Belardiego. Semir Stylić! Chaos w polu karnym Udinese. Ale nie przejął piłki Lewandowski. Di Natale, Di Natale! Sfaulowany przez Wilka. Słaba zmiana na razie. 79 minuta, Smuda. No, czy jeszcze coś może zrobić? Czy jakiś piłkarz na ławce mógłby odmienić losy tego spotkania? Na ławce być może trudno, jeżeli w dalszym ciągu będzie się utrzymywał taki wynik, to przypuszczam, czy trudno, że Arboleda będzie grał środkowego napastnika prawdopodobnie. Trudno, żeby piłkarz na ławce zmienił obraz gry, jeżeli nie wejdzie na boisko oczywiście. No i Włosi znów grają na czas. Bosacki w powietrzu, ale sfaulował. I teraz to my będziemy bronić się przed rzutem wolnym z niebezpiecznej odległości od bramki Iwana Turina. W tym momencie, przed tygodniem, w tym momencie spotkania na 10 minut przed końcem, Lech wrzucił wyższy bieg i doprowadził do wyrównania. W dalszym ciągu wierzymy, że Lech stać na to, żeby zagrać tak jak w pierwszej części meczu. I wciąż na to tak samo jak Państwo czekamy. No, mam nadzieję, że Turina wiedział od początku do końca, co dzieje się z tą piłką, bo nawet nie ruszył do tego strzału Floro Floresa. Zapata przez moment poza boiskiem. Oto powtórka strzału napastnika Udinese Calcio. Bosacki. Muszą podjąć ryzyko piłkarze Franciszka Smudy. Semir Stylić, Stylić. Stylić do Wilka. Wilk. Sprytnie wywalczył rzut z autu. Iwan Dziurdziewicz. Pod bramkę Belardiego. Dziurdziewicz. Arboleda w pojedynku biegowym. Turina wychodzi z bramki bardzo daleko. Turina. No i nie szukał wykopania piłki poza boisko, tylko gry do przodu. Zagranie ręką jednego z Lechitów. No było takie wrażenie rzeczywiście, że zagrywał ręką piłkarz kolejarza, ale ta powtórka zupełnie przypadkowa według mnie. Bartosz Bosacki. Widzą Państwo, w jakim stanie kontynuuje grę. On pewnie nawet nie zauważa tego urazu. Turina. Zapata wyprzedził Renhifo. Zapata do Isli. Isla na prawej stronie. Turina zostaje w bramce. Może być groźnie. Środek pola karnego. Murawski wyprzedza go. Asamoah! Asamoah! Nie ma bramki, ale szczęście Lecha Poznań. Może teraz w tym dwumeczu nareszcie szczęście zacznie sprzyjać nam. Mogło być już no niemalże po tej rywalizacji, bo gdyby teraz Asamoah trafił do siatki, no wykorzystał bierną sytuację Murawskiego. Był szybszy Polak w starciu do piłki. Nie powinno to się tak skończyć. Na szczęście tylko poprzeczka. Asamoah jest zdecydowanie wyróżniający się zawodnikiem Udinese. Kikut wejdzie do gry. Brakowało naprawdę niewiele, abyśmy stracili drugą bramkę. Zmienia Wojtkowiaka Marcin Kikut. Druga zmiana Smudy w tym spotkaniu. 83. minuta spotkania. Znów funduje nam Lech Poznań.
horror w meczu, w którym gra w pucharze UEFA. Turina zostaje w bramce, Arboleda, Di Natale, jeszcze nie koniec tej akcji. Jest tam Kikuti, na szczęście nie trafia Gökhan İnler. Lech ma wciąż szansę awansować, Lech wciąż ma szansę wygrać na Stadio Friuli. Tu raz jeszcze ogromne szczęście kolejorza. Turiner ruszył do rywala, zmusił go do takiego kopnięcia piłki w górę i to spowodowało, że nie do siatki trafił piłkarz z Gany, a tylko w poprzeczkę naszego zespołu. Dziurdziewicz. Serb w kierunku prawego skrzydła, tutaj Kikut przegrywa pojedynek w powietrzu. Antonio Di Natale, piątką atakuje Udinese. Szóstką broni się Lech. Dobrze Bandrowski czy Wilk, muszą dopaść do tej piłki Bandrowski. İnler utrudnia mu zadanie. Bandrowski w kierunku tam, gdzie nie było niestety lewego pomocnika, ale Renhifo walczy z Zapatą, fauluje. Tutaj wychodzi właśnie całe cwaniactwo Włochów, kiedy jest atakowany obrońca, się przewraca i zyskuje rzut wolny. Arboleda, nie będzie zagrożenia na szczęście z tej sytuacji. Bosacki. Uciekają minuty, a Lech potrzebuje bramki do awansu. Kikut. Kikut w kierunku Lewandowskiego. Dawno nie mieliśmy z gry dobrej sytuacji dla poznaniaków. Ponieważ zbyt łatwo tracimy piłkę już w środkowej części boiska. Teraz Bandrowski zagrał niedokładnie i prawym korytarzem będą atakować zawodnicy Udinese. Zapata. Na szczęście gra teraz spokojnie, aż do własnego bramkarza. Wyrachowani są Włosi, grają w taki sposób, by nie stała im się krzywda. Tak, ale też Lech nie gra pressingiem. Widać, że no, trudno, za daleko są od przeciwnika, no, jak w tej chwili. To jest 30 metrów od bramki, a na szczęście podanie bardzo niecelne, ale miał dużo miejsca, żeby celnie poleć. Strata własna Udinese Calcio. Kikut. Murawski będzie przy piłce. Murawski odwrócił się, zobaczył, że jest Bandrowski, ale zaczynajmy od autu, nie dał. Teraz zostawia piłkę Kikutowi, Simone Pepe i Hernan Renhifo na liście strzelców. Bardzo dynamiczne wejście Asamoah, ale wydaje mi się, że na końcu już faulował Bosackiego. Sędziowie orzekli inaczej. 5 minut do końca. Na Stadio Friuli. Zacznie Turina. Smuda teraz wyraźnie pokazuje, jak najdalej od własnej bramki. Gramy do końca, śpiewają poznańscy kibice. Sztylicz, Isla. Potrzebujemy to małego cudu, żeby odwrócić rywalizację z Udinese znów na swoją korzyść. Arboleda, Murawski, Bandrowski do Sztylicza. Ten ma trochę miejsca, wreszcie Sztylicz, Asamoah od tyłu, faul. Ale już podnosi się pomocnik Lecha. Nie, to nie było faul, nie było faulu w tej sytuacji od linii bocznej. No tak, w piłkę Asamoah, od linii bocznej Lech Poznań. Murawski. Murawski raz jeszcze, jest tam Wilk, ale Zapata dobrze blokuje piłkę. Bandrowski. Kikut. Jakie rozwiązanie wybierze Marcin Kikut? Belardi. Spokojnie łapie piłkę. Za głębokie było to dośrodkowanie, żeby można było liczyć na to, że Belardi nie wyjdzie do piłki. O, teraz Zapata, tak, oczywiście. Na pewno bardzo poważnie był kontuzjowany we własnym polu karnym. I to przez własnego bramkarza. No nie no, faktycznie było tam zderzenie, ale mam wrażenie, że wynik tego spotkania mocno wpływa na reakcję
Christiana Zapaty. Na jego osłabienie. Arbiter musi ten czas doliczyć. No, Zapata zadziwiająco szybko dochodzi do formy i to bez interwencji lekarzy. A Lech ma piłkę. Wilk. Murawski. No tak, ale to jest gest fair play. Wybili ją piłkarze Udinese, sugerując właśnie poważną kontuzję Zapaty, który teraz sam wznawia grę. Inler. Zapata. Murawski, dobrze Bosacki, Lewandowski pole karne, Lewandowski szuka strzału, Robert Lewandowski, ach, obok bramki. Jeszcze w tych ostatnich sekundach. Dobra akcja poznańskiego Lecha, znowu w głównej roli Stilisz, który jeżeli on dzieli te piłki w odpowiednim momencie, to jest zawsze groźnie pod bramką rywala. Uciekł trochę Lewandowski Lukowiczowi. Tak, bo bardzo trudna pozycja do zdobycia bramki, uciekał od światła bramki, to jest naprawdę niesamowicie trudno stamtąd zdobyć gole. Za moment rozpocznie się ostatnia minuta czasu podstawowego. Udinese Lech 1-1, na 99,9% nie będzie dogrywki. Jeśli Lech jeszcze strzeliłby bramkę, awansuje. Kikut. Murawski. Kikut. Jest okazja. Kikut nie ma spalonego. Od bramki Emanuele Belardi. Dlaczego Marcin Kikut zgubił piłkę? Szkoda, że tak późno w ogóle zawodnicy Lecha próbują atakować, bo przespali zdecydowanie ewidentnie 30 minut drugiej części spotkania. Jakiegoś szalonego ataku w tych ostatnich minutach, ryzyka za wszelką cenę też niestety w zespole Smudo nie widać. Tak, Udinese jest zespołem doświadczonym, umiejętnie wybijają z rytmu poznańskiego Lecha. Zdobywają cenne sekundy nawet właśnie przez takie sytuacje, które mieliśmy przed chwilą, gdzie Zapata padł ścięty na murawę. Kikut teraz mocno musi walczyć Renhifo z Zapatą. No to bardzo trudne zadanie. Zacznie Udinese. 3 minuty doliczone. Bandrowski do Murawskiego. Kikut. Kikut, rany boskie, jaka strata. Acamoach. Di Natale, Antonio Di Natale. Udinese Lech 2-1. Karygodne zachowanie Marcina Kikuta. Kolejna strata, ale jeżeli się jest ostatnim zawodnikiem w linii obrony, nie można się decydować na dribbling. Antonio Di Natale spokojnie kieruje piłkę do siatki. No gdyby w tych ostatnich sekundach jeszcze Lech strzelił bramkę, ma na to 2 minuty, będziemy mieli dogrywkę. Lewandowski, teraz trzeba całym zespołem po prostu do ataku. Mocno kopnięta piłka, Arboleda. Bandrowski, byle w pole karne. Bandrowski. I zacznie Emanuele Belardi. Tak, oczywiście ma akurat teraz coś do powiedzenia sędziemu Emanuele Belardi. No, to musi być żółta kartka w takiej sytuacji. Bardzo długo czekał holenderski arbiter na tę indywidualną karę. Tak, zaryzykował żółty kartonik bramkarz Udinese, ale zyskał kilkanaście cennych sekund. Ostatnia minuta czasu doliczonego. Może jeszcze te kilkanaście sekund. Emanuele Belardi. Jeszcze Wilk Bandrowski. Bandrowski całym zespołem rusza do przodu Lech Poznań. Dziurdziewicz, Isla przejmie piłkę.
faul i rzut wolny dla Udinese. 44 minuty w tym spotkaniu. Lech był jedną nogą w 1/8. Zasłużenie. I to zasłużenie. Co się stało, będą musieli odpowiedzieć piłkarze Franciszka Smudy i sam trener z tym zespołem po przerwie. Jeszcze piłka zostaje w grze, jeszcze Lech stara się odzyskać, jeszcze jakąś akcję przeprowadzić, rozpaczy. Sędzia stosuje przywilej korzyści i bardzo dobrze, Bandrowski. Kikut. Di Natale zabiera mu piłkę, a Udinese Calcio wygrywa 2-1 z Lechem Poznań. Fenomenalne pierwsze 45 minut Lecha na Stadio Friuli i koszmarne drugie po bramkach Pepe i Di Natale. Udinese w 1/8. Kończy się długa i piękna przygoda Lecha Poznań w europejskich pucharach w tym sezonie. Szkoda. Pierwsza połowa znakomicie zagrana przez poznańskiego Lecha. Druga, wydaje mi się troszeczkę, że kondycyjnie nie zatrzymali tempa, ponieważ kiedy Udinese zaczęło grać szybko, agresywnie, to mieliśmy olbrzymie problemy. Ta radość Włochów, ta ogromna radość Włochów najlepiej i najdobitniej pokazuje, że oni dzisiaj Lecha bardzo się obawiali. No i mieli powody. Szkoda, że tak się to kończy. Drodzy Państwo, dziękujemy. To już wszystko ze Stadio Friuli. Proszę pozostać z nami. Andrzej Juskowiak, Maciej Iwański. Do usłyszenia. Dziękuję.